do góry na maksa. Chyba oczyszczymy luz. Go opuścimy na sam dół. Poszła. Tak to wygląda, tyle wałka. Jest po prostu z luzem z jednej z drugiej strony, więc nawet przy włączonym, przy podnoszeniu, przy opuszczaniu wałek nie mógł złamać przykładni kątowej. Popracowała pół godziny, wsypałem może ze 100 kg soli workowanej. Przyjechałem, się na początku sypało, później patrzę, tarcza stoi na dębowo, wałek się obraca. No, co się okazało po obróceniu na drugą stronę, że pękła przekładnia aluminiowa, która jest w tym oto urządzeniu. O, to możecie sobie zobaczyć. Wcięło w tym oto miejscu. Dobra, ja się biorę za demontaż i wysyłkę to do serwisu. Jeszcze dokładnie to zdjęcie chcę, żebym mi wysłał, jak to pękło. I pewnie zadecyduję, co dalej. No dobra, widzimy się za chwilę. Słuchajcie, zdjąłem osłonę wałka, żeby było lepiej widać. Zobaczcie, jak pięknie jebnęło. Nawet nie było dużego obciążenia. Nie wiem, producent twierdził, że tym można piasek sypać. No to ja już to widzę, skoro przy suchej soli zmieliło mi przekładnie. Tutaj na wałku też widać, kulka idealnie wskoczyła, czy wałek wskoczył. Obrotów też w sumie za dużych nie było, bo jeździłem, sypałem tak, żeby to w miarę nie nawaliło mi po całym placu, po całym chodniku i pół trawnika, tylko żeby powolutku sobie sypało. Ustawiłem taki średni wysyp i tak to wygląda. Dobra, ja się biorę za dalsze rozbieranie. Jak już wyjmę, to pokażę to, jak to wygląda po demontażu. Tędy. Dobra, ja robię zdjęcia. Wysyłam to na serwis i zobaczymy, co serwis na ten temat powie. Jak dostanę odpowiedź, to się pewnie z Wami podzielę. No i na dzisiaj kończę zabawę z tą posypywarką. Mam nadzieję, że się postarają i w miarę szybko ogarną ten temat. No, mamy grudzień. W sumie jeszcze nie mamy, ostatni dzień listopada mamy. Więc sprzęt na zimę to konieczność. No, przecież nie będę tego chodził wiaderkami sypał, gdzie mam uliczki, parkingi, place i chodniki do posypywania. Po to właśnie to było kupione. Witajcie w dniu następnym. Przyszła do mnie paczka, a mianowicie przekładnia, którą oczywiście producent wymienił, wziął gwarancję na siebie. Na początku twierdzili, że to jest z mojej winy, ale w końcu doszli do wniosku, że przyślą nową. I otwieramy paczuszkę. Taki szybki unboxing. Zobaczymy, co jest nowego. Nożyk. Dobra, paczkę mam otwartą, trochę wygłuszenia. Mamy nową przekładnię. Oczywiście model jest identyczny. Tak jak widzicie, C0101 KKW Korberga, Made in Poland. Słuchajcie, posypywarka poskładana. Przekładnia kątowa nowa założona, przetestowana na piasku z solą. Widzicie, na opuszczony na maksa. Faktycznie wałek jest z luzem, czyli akurat nie mogło złamać przekładni, że musiała być najprawdopodobniej wada konstrukcyjna. Teraz testowaliśmy śmiga elegancko, tylko słuchajcie, jest jeszcze jedna taka sprawa. Może napiszcie mi w komentarzu, co zrobić, żeby po prostu zbierało to do czysta. Nie wiem, coś, jakiś tuning, modyfikacje, ktoś może z Was korzysta z tego
jest taki z posypywarki, z takiego lejka i ma jakiś sposób na to, żeby wybierało do końca, żeby się nie zapychało, żeby zbierało do czysta, bo trzeba co jakiś czas się zatrzymać, zsunąć to do środka i tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, jeśli film Wam się podobał, napiszcie mi komentarz, co o tym wszystkim sądzicie. Jakie macie patenty właśnie na tą posypywarkę, żeby ją poprawić. A ja się zabieram za mycie z piachu, z soli, bo trochę jest obsypany. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie mi jakiś komentarz, like. Możecie zasubskrybować kanał, ja się z Wami żegnam na chwilę obecną. Na razie, biorę się do mycia, cześć.